28 sierpnia, środa, wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy, z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych proroków i przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Nieraz odnosimy, i myślę, każdy z nas odnosi takie wrażenie, że coraz więcej w naszym życiu, w naszej codzienności jest takiego pozornactwa. Robimy coś na pokaz. Robimy coś dla pewnych pozorów, dobrej jakości, pozorów dobra, piękna. A po co? A po to wszystko, aby się pokazać z innej strony. Aby uwieść, aby wyłudzić, aby kogoś oszukać, aby dobrze samemu wypaść, może dobrze na tym zarobić. Wiele jest takich motywów, które nas do tego napędzają. I my wtedy jesteśmy fałszywi, nieprawdziwi, nieautentyczni. Jesteśmy takimi pozorantami w tym wszystkim. I można być w tym wszystkim też takim pozorantem religijnym. Żyć życiem religijnym tylko z pozorów. By ludzie widzieli, że pięknie idę każdej niedzieli do kościoła. Oczywiście. Ksiądz po kolędzie, jak najbardziej. Czyli te schematy, te gdzieś wyuczone jakieś zasady mam wprowadzone i nimi żyję, na tej zasadzie, że je wypełniam. Ale tu trzeba zajrzeć głębiej właśnie w to wnętrze moje, w serce. Bo może w moim sercu nie ma miejsca nawet dla Pana Boga, mimo że chodzę co niedziela do kościoła. Bo może pięknie się modlę, może gdzieś daję ofiarę, jakiś pieniążek na Caritas, a nie ma miłości w moim sercu do najbliższych, ojca, matki, siostry, braci. Jestem skłócony z rodziną, z sąsiadami. Gra pozorów, życie pełne pozorów. I dzisiaj Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy, z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. To naprawdę mocne słowa Jezusa. Trzeba nam wołać do Jezusa, by chronił nas przed takim zakłamaniem, przed taką fałszywością, przed obłudą. Żeby oddalał od nas te pozory pobożności tylko na pokaz. Żeby chronił nas przed hipokryzją i nieprawością innych. Mamy być ludźmi autentycznymi, prawdziwymi, szczerymi. Życie to nie jest gra, to nie jest spektakl. Bo jeśli my go tylko będziemy grali, udawali, to jest marne życie.
życie ma być prawdziwe, autentyczne. A tą prawdziwość, autentyczność, dobrą prawdziwość, autentyczność możemy budować tylko na jednej pięknej relacji, relacji z Panem Bogiem i uczyć się od Niego. Serca Wam błogosławię na to, abyście mieli siłę być właśnie autentycznymi, prawdziwymi, szczerymi, przyznawać się. Posłuchajcie, jeśli się do czegoś nie przyznamy wcześniej czy później, jak mówi to przysłowie, prawda wyjdzie na jaw. Prawdy nie schowamy o sobie samym. Kłamstwa nie schowamy, nie ukryjemy. Przyjdzie taki moment, że gdzieś w pewnym momencie ta prawda wyjdzie. Bądźmy więc szczerymi dla ludzi, bo Bóg nas zna. Bóg zna nasze serce, ale my często myślimy, że tego Pana Boga oszukujemy. Bóg zna nasze serce i autentyczni, szczerzy, żebyśmy nie udawali przed Panem Bogiem tego, kim nie jesteśmy. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia. Do zobaczenia już jutro.